Droga krajowa nr 29, odcinek w Krośnie Odrzańskim. Warto dodać, że jest to odcinek, który biegnie przez całe miasto. Przez kilka dni ta główna arteria była nieprzejezdna. Nie komentuję. Brak słów. Trafiam już trzeci raz na takie coś, a mieszkam w Bolesławcu. Widzi pan? To trzeba mieć pecha, nie? Durni nie czesiać, sami się rodzą. Aby pokonać 5-kilometrowy odcinek w godzinach szczytu, trzeba było zarezerwować nawet kilkadziesiąt minut. Ja jestem w pracy i mi się spieszy i co chwilę się zatrzymuję i nie mogę się łączyć do ruchu, nie? A tym bardziej, że ktoś jeszcze powinien stać kierować ruchem na rondzie, nie? No tak. No bo tam ludzie wjeżdżają jak po prostu kretyni ostatni, że tak można powiedzieć. Zablokuje rondo i był korek w dwie strony, nie? Mieliśmy być na 16. No przez Krosno się nie jedzie, no niestety godzinę czasu. Myśleliśmy, że dojedziemy za 10 minut. A my jedziemy ile? Proszę, przed czwartą wyjechaliśmy. 45 minut. Przyczyną gigantycznych korków w Krośnie Odrzańskim był remont drogi krajowej nr 29. To znaczy nie całej drogi, a jej fragmentów. Było to tak zwane łatanie dziur, które robiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Korek jest aż na samej górze. To powinno być w nocy robione. Bo to jest... Widzą panowie, co się dzieje. W całej cywilizowanej Europie jeżdżę po świecie. Takie prace wykonywane są w godzinach nocnych, kiedy jest najmniejsze obciążenie ruchu. Bawką jest robienie wszelkich prac w godzinach, kiedy ludzie jadą z pracy i do pracy. Ze względu na to, że tutaj jest jedna główna droga przez Krosno, no to miło by było, gdyby to było w nocy. Tak jak przez ostatnie kilka dni, Krosno Odrzańskie wygląda niestety podczas nawet najmniejszego remontu drogi. Przyczyna jest prosta. Droga krajowa nr 29 jest trasą tranzytową, którą pokonuje dziennie nawet kilkanaście tysięcy samochodów. Wszystkie jadą przez miasto, a w mieście nie ma obwodnicy. Od prawie 20 lat dobijamy się o obwodnicę Krosna Odrzańskiego. W pasie drogi krajowej nr 29 dzieją się rzeczy wręcz dramatyczne. Ostatnie korki pokazały, że obwodnica w Krośnie Odrzańskim to konieczność. Ci, co walczą o obwodnicę, to powinna być. W ogóle się nad tym nawet nie zastanawiajmy. Mają rację. Oczywiście, że jest potrzebna, to chyba widać, że jest potrzebna. Stoimy tutaj już w korkach czasami po godzinę czasu. To jest śmieszne jeszcze o tej godzinie, gdzie wszyscy wracają z pracy. Obwodnica należy się wszystkim. Zgodnie z obietnicami złożonymi podczas spotkania samorządowego Gmina Przyszłości w lutym tego roku w sprawie obwodnicy coś drgnęło. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła bowiem przetarg na przygotowanie dokumentacji. Lada dzień zostanie podpisana umowa z wykonawcą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które ma nam pokazać, który z wariantów jest najbardziej korzystny. Wykonawca studium będzie miał 28 miesięcy na jego przygotowanie. A co później? Dokumentacja będzie już w fazie końcowej, czy nawet zakończona. To wtedy będą kolejne informacje, czy pojawi się finansowanie na realizację inwestycji, czy też nie. Mamy nadzieję jednak, że to będzie ten wariant optymistyczny i że te pieniądze na realizację obwodnicy się znajdą. Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego na swoją obwodnicę czekają już wiele lat. Powoli zaczynają jednak tracić cierpliwość. Obwodnica w dzisiejszych czasach to nie jest bowiem fanaberia, to jest normalność. A w takim mieście jak Krosno Odrzańskie, w mieście, przez które przebiega jedyna droga z Zielonej Góry do Niemiec przez Słubice, to wręcz konieczność. Powołanie Komitetu Społecznego Budowy Obwodnicy, ich zabieganie również wraz z władzami samorządowymi jest dzisiaj priorytetem. Myślę, że pan dyrektor Langer, już w tej chwili dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, wie, jak ważne to zadanie, priorytetowe. Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego na obwodnicę czekają już 20 lat. Jeżeli znajdą się pieniądze na jej budowę, zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powinna być gotowa w 2025 roku.